Siema, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały unboxing nowego sprzętu do nagrywania. Także wiecie co, ja może pójdę po te paczki, bo trochę ich jest. Okej. I nie, to nie wszystko. Tutaj są jeszcze dwie paczuszki. Tutaj jest jeszcze jedna i rzecz, którą pokażę wam na samym końcu. A w zasadzie pokażę wam ją na samym początku, ale ją już rozpakowałem jakoś po południu, bo teraz jest wieczór. Aktualnie godzina za chwilę 18, a to mówię, jakoś po południu odpakowałem. Kurde, pokazałem wam, co to jest. A więc jak już wam to pokazałem, to pierwszą rzeczą jest mikrofon kierunkowy. Jest to TaxStar SGC598. Mikrofon myślę, że dość spoko, ma podbicie plus 10 dB. Brzmi naprawdę fajny. Taki mikrofon najbliższy, najbardziej podobny do tego mikrofonu z firmy Rode. Jest to Rode VideoMic Pro, który kosztuje jakieś 650 zł. A ten na AliExpress dostaniecie za 100. Ale dzisiaj nie będę mówił o cenach, tylko takie, tak to wam po prostu powiedziałem. Dalej może wezmę paczkę najmniejszą. Wiem, co w niej się znajduje, a właściwie podejrzewam. Jeszcze mogę powiedzieć, że chyba nie wszystkie paczki doszły, bo chyba jedna nie doszła, ale nie będę, wiecie, czekał do poniedziałku, żeby jedną paczkę odpakować, bo dzisiaj jest piątek. Wiem, że też nie doszedł taki jeden kabelek, ale to tam, wiecie, mniejsza. A teraz zabieramy się do unboxingu. W ogóle ja się tak cieszę. A, tu się znajduje coś innego. Nie to, co myślałem. Tutaj, moi drodzy, znajduje się statyw typu Joby. Nie, no to jest już taki statywik porządniejszy. No, może to nie chodzi jakoś super. No to, nie, no tak w sumie dobrze to nie chodzi. Ale myślę, że jest dobry. Dalej. A, to jest akurat dla mojego wujka. Tutaj coś tam, takie rzeczy, tak, tego wam nie będę pokazywał. O, tutaj to jest, to jest. To jest wszystko, tak, to jest wszystko dla mojego wujka. To wszystko w tej paczce, tak, to wszystko w tej paczce. Także to idzie dla mojego wujka. A z tej paczki to na tyle dla mnie, nie? Także to jest, o, ten statyw. Jeszcze teraz wezmę tylko jakiś aparat, żeby wam to pokazać, jak to wygląda. Generalnie jakby ktoś chciał kupić Canonet 500D, to w opisie macie mojego Elixa, jest tam wystawiony. Do tego jeszcze mam ten, głowicę kulkową. Nie wiem, jej chyba tu nie ma bodajże, ale nie wiem, spróbujmy nakręcić to tak. A, nie pasuje, bo to jest gwint. O, mogę ręką. To jest gwint chyba 3/4 czy 4/1 chyba. Dobra, nie wiem, jaki to tam gwint. Mniejsza, w każdym razie nie pasował. Tą głowicę odkładam tu, bo to był adapter. Teraz to powinno pasować. Tak, jak najbardziej pasuje. Mówię, głowica się przyda, bo nie będę tak tego wkręcał cały czas, nie? No. Wygląda to fajnie. Ale, kurde, ciężko się mega to zgina. W sumie to i dobrze, nie? Te ramiona pracują fajnie i do vlogowania będzie to mega fajne. Tylko to trochę tak luźno chodzi. No ale wiecie, to statyw, on był mega tani w porównaniu do Joby. A spróbuję go jakoś postawić czy coś. Dobry jest. Nie no, myślę, że statyw jak najbardziej okej. Dobra, przechodzimy dalej, kolejna mała paczuszka. Tu podejrzewam, co się znajduje. Mam takie dwie rzeczy na myśli, które mogą się tu znajdować. Jeśli przeraża was długość tego materiału, to jak najbardziej przepraszam, ale no nie da się tego zrobić szybciej. Znaczy no w sumie się da, ale wiecie, to ma być też taki film fajny, żalnie, że tu utnę, tam utnę i wiecie. A, dobra, dobra, fajnie! Czyli przyszła ta rzecz, na której tak naprawdę najbardziej mi zależało. Niektóre rzeczy kupowałam nowe, niektóre używane, tak też powiem. No. Rzecz, na której chyba najbardziej mi zależało. No, ho, patrzcie. Jest. Lampa oświetleniowa. W końcu ją mam. Ta lampa to jest Yang gnuo, coś tam. No chyba nie. YN300R. No, tak ona wygląda. Nie będzie fokusa, bo nie chcę tego już tam przekręcać. Tu mam manualną ostrość. Oj, ona jest mała. O ja. Dobra, tu jest wtyczka, tu jest rączka, a tu co jest? Tu jest a nie, dobra, to są ładowarki, czyli ona nie jest tak mała. A lampa jest tu. Dam. No fajnie, chciałam zrobić takie fajne ujęcie, a tu co? O, wow, dobra, jest zimna, bateria też jest zimna, więc nie wiem, czy to mi wszystko zadziała. Jest?
Ała, moje oczy, au. Dobra. O, ale zarąbista jest, naprawdę, nie? Ta lampa jest po prostu świetna i wiecie, ona ma... Gdzie to jest? O, mamy różną jasność, światło białe, światło zimne, czyli 3200 i 500 kelwinów. 5500 kelwinów. Teraz regulujemy sobie światło 3200 kelwinów i tylko to się zmienia. A teraz regulujemy 5500. Wezmę na maksa wszystkie. Lampa jest teraz na maksa, zgaszę wszystkie światła w pokoju. Dobra, w pokoju już jest ciemno i tylko oświetla mnie ta lampa. Ona jest mega mocna, jest malutka, ale jest oj mega mocna. A teraz to jakby ktoś się pytał, to oświetlam się dwiema lampkami biurkowymi i światłem w pokoju. W tym odcinku nie będę się jeszcze oświetlał i tak dalej tymi wszystkimi rzeczami, które tu mam. No, może później jednak, ale to zobaczycie sami. Tylko będę używał póki co tego, co jest tu teraz. Można sobie ją też na rączkę tutaj taką zamontować, że ktoś będzie ją trzymał. No, ładowarkę też można bezpośrednio postawić i na gorącą stopkę, tak, no. Przechodzimy do następnej paczki. Tu chyba też wiem, co jest. Myślałam, że to będzie w tamtej paczce, ale jednak się myliłem. Jednak nie. Chyba to jest to, ej, nie wiem. I chyba już wiem w takim razie, jeśli to jest to, bo tak na to wygląda, że to jest to, to chyba już wiem, co mi nie doszło. O, dobra. Tutaj mamy, ściereczka nam wypadła. To jest to? Chyba tak. To dwie rzeczy mi nie przyszły chyba. O, tu jest chyba głowica. Tu jest chyba głowica. To będę miał głowicę do statywu. Tak, głowica. Głowica, dobra. Tu jest ta głowica, zwykła taka głowica kulkowa. Ale to nie jest ta głowica, co zamawiałem. Tu mamy X-Gripa i to chyba była głowica w zestawie, która była z X-Gripem. Jeszcze dostałem z tym X-Gripem mocowanie do kamery typu GoPro. Może to jest do czegoś tutaj potrzebne w tym X-Gripie? Nie wiem, ludzie. Mamy X-Gripa, elegancko. Tak, to jest chyba do tego ta głowica. Jak ja mam to teraz przykręcić? Two hours later. O, tutaj mamy. I wygląda to w ten sposób, jest coś ciężkie, mega ciężkie. I wiecie, ktoś tu nagrywa aparatem, coś ten, tu jest lampa, także to mega fajnie. I można to jeszcze na statyw zamontować od spodu, więc to już w ogóle. Niestety nie wejdzie tu mi mikrofon, nie? Już mi tu mikrofon nie wejdzie. Tu mam zajęte już tą stopkę. Dlatego zamówiłem jeszcze taki rozgałęziacz na dwie gorące stopki i wtedy mikrofon tu jeszcze tak dojdzie, więc to przemyślałam wszystko. Przechodzimy teraz do tego, tutaj też wiem, co to jest. Za długi, mam wrażenie, jest ten materiał. Przynajmniej ja za długo go nagrywam, bo wyjdzie dużo krótszy, jak pewnie każdy wie. Nagrywam to już 20 minut, wiecie? Także no. Zakupiłam to z tego względu, że na początku, jak widzieliście odcinek z hulajnogi, czyli hulajnoga 3, to jak robiłem to ujęcie, jak Oskar jechał na hulajnodze, ja biegłem koło niego, to ono było w miarę stabilne. Używałam do tego statywu, zakupiłem, żeby było to jeszcze lepsze, zakupiłem właśnie sobie monopoda. O, bardzo fajnie, jak mały statywik, ale... Po rozłożeniu, to on taki mały nie jest. Ale on jest wielki, ludzie. O ty, jaki stabilny. Będę mógł, kurczę, naprawdę aparat na tym zamontować. Patrzcie, jaki on jest długi, nie? Nawet nie wiem, ile on ma, ale jest bardzo długi, naprawdę. I przechodzimy chyba do ostatniej rzeczy. O, tu jest jeszcze to do wbijania w ziemię czy coś, to spoko też. A, chyba największa paczka teraz. Nie wiem, co się znajduje. Też chciałem to kupić już od dawna. W końcu miałem taką okazję. Znaczy nie kupiłem tego na okazję, ale w sensie, że miałem szansę, żeby to kupić, to kupiłem. Bo ja ten statyw, na którym teraz stoi aparat, dostałem chyba 2 lata temu, jak zaczynałem nagrywać. To on jest mały i wiecie, na taki aparat to już mi nie wystarcza. Więc jak się domyślacie, kupiłem właśnie statyw. Okej. W sumie ja ten statyw już znam, bo wujek ma bardzo podobny, ale mogę go rozpakować, także żeby nie było. No, jeszcze ładnie folikę, proszę państwa. Statyw jest naprawdę mega, jest takiego samego koloru jak ten, tego też będę zresztą używał. Długość jednej nogi jest duża, nie wiem, no i tak jako 3 razy, także spoko. No właśnie, jednak nie, okazało się, że tylko 2 razy się ten statyw rozkłada. Bo to jest tak jakby trochę mniejsza wersja tego statywu, ale i tak jest duża. I to, co jest po prostu mega w tym statywie, co mnie urzekło, że tak powiem, że go wybrałem,
Znaczy jest też tani i na swoją cenę jest dobry. Tu ma te luzy, ale to jest normalne w tym statywie. Tu mamy też gorącą stopkę, w tym tego nie miałem, to było mega uciążliwe. A tu jest gorąca stopka, więc bardzo fajnie. A więc ta rzecz najlepsza, to gdy sobie tu odkręcimy, mamy korbkę i możemy sobie podnosić tą głowicę i nawet można zrobić fajne ujęcie tego, nie? I tu jest rączka, także to też, żeby przenosić sobie, jest spoko. Więc to chyba tyle. Ja to złożę w jakiś set. Pokażę wam na przykład set ten, czyli mikrofon, ten statywik. I sam w ogóle zobaczę, jak się tym nagrywa. A, muszę zdjąć pasek z tego aparatu właśnie. Czyli coś, czego nie chcę robić w ogóle, bo to jest dla mnie... nie chcę, naprawdę. No i dobra. Aparat bez paska. Niby to będzie wygodniejsze, ale oj, boję się o niego, że będzie się nic nie stało. Także dobra, ja sobie już to zrobiłem. Mam nadzieję, że temu aparatu się nic nie stanie, jak nie mam tego paska. Teraz słyszycie dźwięk dodatkowy z tego mikrofonu, tak? On jest włączony? Tak, jest włączony. Ja mogę wam pokazać od razu, jak to wygląda, jak ja to w ogóle nagrywałem, jak sobie radziłem do tego czasu. No więc tak, lampa tutaj ta jedna, lampa druga tam, bo tam stoi. Górne światło i tutaj to światło. No proszę bardzo, tak to wygląda, czyli tutaj ten statyw, właśnie się ręka normalnie trzęsie, mikrofon u góry. Wiadomo, ekranik, tutaj wszystko elegancko, no i tyle. A właśnie, jeśli słyszycie taki, nie wiem, taki dźwięk na mikrofonie typu jakby coś o niego uderzało, czy coś o coś by zahaczał, to to prawdopodobnie kabel od mikrofonu po prostu uderza mi o korpus aparatu, jak po prostu ruszam tym mikrofonem, bo no jak postawię go na statyw, to wszystko jest okej, także ja to spróbuję jeszcze jakoś ogarnąć. Bo to jest wkurzające, ale dźwięk jest dużo lepszy. Po prostu uwierzcie, czuję się jakbym miał nowy aparat, bo te możliwości, na które pozwalają mi rzeczy, które po prostu kupiłem, to jest dużo więcej niż to, co miałem na samym początku. Próbuję w ogóle zobaczyć coś, do czego ten statyw jest przeznaczony, czyli żeby coś postawić go. Zastanawiam się też, jaki jest teraz dźwięk z tego mikrofonu. O, jest dźwięk z tego mikrofonu, bo jestem w łazience, jest tu dość duże echo i ta jakość dźwięku nie jest jakaś super dobra, więc to też mnie zastanawia. Chodźmy, spytamy mamę, co o tym sądzi, bo jestem sam ciekaw. Sorry, generalnie jest ciemno, a w zasadzie chodźcie, wezmę lampę, będzie jasno. Mogłem wziąć w sumie teraz tego, jak to się nazywa, X-Gripa, ale dobra, biorę lampę. O. No, od razu lepiej, słuchajcie. Mama w ogóle nie wie, jak to jest lampa, jaką ja zamówiłem, nie wie, jaki to jest statyw. Jedyne wie, to jaki jest mikrofon. W sumie, jak ja jestem głupi, mogłem zamontować lampę na aparat. No, chyba nie, bo na aparacie masz mikrofon. Nie wiem, jaką ona ma teraz moc świecenia. No, ale dobra, idziemy. I jak widzicie, teraz to jest jasne. Idę, mama, no, powiem ci, że się zdziwisz, sam się zdziwiłem. O, matko. Lampa mocna jest. No. Ale czekaj, trzymaj ją na chwilkę. To nie jest, mama, jeszcze maksymalna jasność. W ogóle patrz, fajnie jest ten statyw, nie? Tylko tu jest, te nogi są takie trochę niechaj jakości, bo są mega giętkie. Ale patrz, jak postawię, to wiesz, to po prostu to się mi nie ślizga. Dlatego jest dobrze. Także wiecie, jak teraz jest ciemno, mogę doświetlić postać, będzie ładnie, jasno. Ale to nie jest jeszcze maksymalna moc świecenia, wiesz? Maksymalna to jest to. To jest, mama, maksymalna moc świecenia. Słuchaj, przyniosę ci więcej rzeczy, pokażę ci, jak to wygląda. Możesz coś, mama, generalnie mówić do kamery teraz. Wyczerpałam już limit słów na dzisiejszy dzień. Przyszła mi, mama, jeszcze to. Monopod, mega długi, zaraz wam pokażę, monopod. X-Grip, czyli wiesz, lampa u góry, tutaj aparat. I to, co mi teraz nie przyszło, a mianowicie, weź pokaż tą lampę, muszę się doświetlić. Nie przyszedł mi mikrofon taki podwójny, krawatowy. Nie przyszła mi też rozgałęziacz ten właśnie gorącej stopki. A także nie przyszło mi, co mi jeszcze nie przyszło, taki kabelek, ale kabelek to tam wiecie walić. Przyszedł mi właśnie ten duży statyw, zobacz sobie. To jest ten, co Marek ma. Także słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, jestem mega zadowolony z tego, jak ten sprzęt po prostu teraz będzie mi się sprawował, czyli mikrofon, statyw, no wygląda to po pierwsze tak bardziej profesjonalnie i korzysta się z tego tak mega dobrze. Ale słuchajcie, jeszcze tylko tak na szybko wam powiem, co sądzę o tym mikrofonie, że jest naprawdę bardzo fajnym mikrofonem, ma fajną jakość dźwięku, na pewno dużo, dużo, dużo lepszą niż wbudowany w aparat, jednakże są takie leciutkie szumy,
I jeśli na przykład bym sobie teraz na słuchawkach dał głośność na maksa bez żadnej muzyki, to bym je słyszał. Jednak nawet jak montuję bez muzyki na takiej odpowiedniej głośności, nie słyszę zupełnie tych szumów. A jak dodam muzykę, to w ogóle to nie będzie słyszalne. Także tego jakby nie można uznać za taką wadę, tylko jakby za rzecz normalną. No na przykład w moim jednym mikrofonie krawatowym tak mam, w drugim też, także no w tym jest tak samo, to jest na moje normalne. Także z mojej strony to tyle. Wracamy do tamtego mnie. Tylko jak mówiłem, obawiam się po prostu tego, że nie mam paska. A ty, mama, co, jak oceniasz to, że nie mam paska przy aparacie? Ja już się wypowiedziałam. Znaczy mama ma takie same zdanie jak ja, czyli o kurczę, coś się może stać. No ale patrz, jak mam tak mały statyw, nie? Mama, bo to jest mega mały statyw, zobacz. No to wiesz, pasek by mi tu wadził, nie? Mama, nie chcę cię martwić, ale ta lampa świeci dużo słabiej niż moja lampa, co ja sobie kupiłem. To jest lampa nastrojowa do czytania. No ale wiecie, to jest słaba lampa, patrzcie, to jak zaświeci, to oślepi. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, cześć i piona!